Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. I tutaj mamy bardzo ciekawe pytanie na samym początku. Pan Edward S. Witam pierwsze pióro polskiej publicystyki w osobie pana redaktora. Dziękuję bardzo za te komplementy. Pytanie pierwsze. Ostatnio na Uniwersytecie Warszawskim, a także wśród warszawskich prawników usłyszałem takie oto sformułowanie. Inteligent może mieć jedynie poglądy lewicowe. Jam jest prosty człowiek z gminu, ale chłopski rozum podpowiada mi, że poglądy nie stanowią o kondycji intelektualnej. A pan szanowny, co o tym sądzi? No ma pan całkowitą rację. Poza tym to nieprawda, że inteligent może mieć jedynie poglądy lewicowe. Stanisław Cat-Mackiewicz mówił odwrotnie, że człowiek inteligentny nie może być socjalistą. Ja się z tym całkowicie zgadzam, bo socjalistą może być człowiek, który ma jakiś defekt intelektualny, na przykład wierzy, że mogą być darmowe obiady. No to takiego człowieka tak mało spostrzegawczego nie można uznać za inteligentnego. Poza tym na Uniwersytecie Warszawskim, no to tam jest dużo takich inteligentów w pierwszym pokoleniu, co to jeszcze niedawno srać chodzili za chałupę, więc ich zdaniem nie trzeba się tak specjalnie przejmować. Pytanie drugie. Pana biografię czyta się przyjemnie. Kiedyś na filmie, gdzie czytał pan komentarze osób panu nieprzychylnych, wspominał pan o wielu kobietach, które pan uszczęśliwił. Może warto napisać suplement do biografii, gdzie ukazałby się spis tych cudzołożnic i opisałby pan swoje figle z nimi. To by była lektura, że ho, ho, zdrówka i wigoru życzę. Postscriptum, pytanie drugie, to był żart. Mam nadzieję, że pan się nie obraził. No nie obraziłem się. Jasne, że to żart, dlatego że ja aż tak dużo podbojów nie, po pierwsze, aż tak dużo podbojów sercowych nie miałem, a po drugie, no to by było szalenie niedyskretne, gdybym tutaj jakieś spisy, jakieś listy cudzołożnic, zresztą to nie były żadne cudzołożnice, to były bardzo takie miłe panie. Zresztą ja tam wspominam o takich, no na przykład pierwszej mojej miłości, zresztą całkowicie platonicznej, to jako najpiękniejszym wspomnieniem młodości, więc no, ale dziękuję za pytanie, bo to tak rozbudziło we mnie miłe wspomnienia. Pan Krzysztof Pa. Dzień dobry, panie Stanisławie. Zakładając teoretycznie, choć ja sądzę od bardzo dawna, że tak będzie, że Unia Europejska się rozpadnie, to co nas czeka jako Europejczyków wtedy? Jakie obozy polityczno-narodowe widziałby pan wtedy w Europie i kto miałby tą Europą jakoś rządzić i kierować? Czy pańskim zdaniem jest realny powrót dawnych wschodnich polskich ziem struktury Polski, a do Niemiec ich dawne ziemie zachodnie i Mazury? No, wydaje mi się, że rozpad Unii Europejskiej wyzwoliłby bardzo silne tendencje nacjonalistyczne, dlatego że Unia forsuje internacjonalizm. No to tam, czy to jest prawdziwy internacjonalizm, czy też tak jak w wydaniu sowieckim, że to nacjonalizm rosyjski tutaj likwidował w ten sposób przy pomocy tego internacjonalizmu nacjonalizmy narodów takich mniejszych i słabszych. To jest osobna sprawa. Myślę, że tak też jest w przypadku. To przypominam, Gerhard Schröder kiedyś powiedział, że Unia Europejska będzie zwalczała agresywne nacjonalizmy. No to też jest pytanie, czy naprawdę, czy tylko niemiecki nacjonalizm będzie podporządkowywał sobie inne narody. Ale gdyby Unia Europejska się rozpadła, to z całą pewnością nacjonalizmy doszłyby do głosu. No i w związku z tym powrót dawnych ziem wschodnich polskich, struktury Polski jest całkowicie nieprawdopodobny. Proszę zwrócić uwagę, że już pomijając czystki etniczne, jakie tam nastąpiły w XX wieku, no to jeszcze tam się ukształtowały przez ten czas
takie nowoczesne narody. I tam nacjonalizm tych narodów litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego jest swoim ostrzem skierowanym przeciwko Polsce. Więc nie sądzę, żeby Polska kiedykolwiek osiągnęła taką siłę, żeby mogła przejść do porządku dziennego nad tymi nacjonalizmami i doprowadzić do zmiany dawnej granicy, czy do przywrócenia dawnej granicy. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, no to z całą pewnością próbowałyby wykorzystać tę sytuację do dokończenia procesu zjednoczeniowego. Także no, trzeba tutaj mieć wszystkie ewentualności, trzeba wziąć pod uwagę. Drugie pytanie. Jakie zakończenie sporu przewiduje pan w sprawie Turowa? Kolejny raz strona czeska odrzuciła propozycję polskiego rządu. Pozdrawiam pana serdecznie, jak zawsze z Monachium i polecam przyjazd na Oktoberfest, choć w tym roku znowu odwołany. Być może w następnym roku już na pewno będzie, bo nie samym winem przecież człowiek żyje. O, to słuszna uwaga. Nie samym winem przecież człowiek żyje. Natomiast jaki koniec sporu w sprawie Turowa przewiduje? No, ponieważ licznik bije 1,5 miliona euro dziennie za nie tylko w sprawie Turowa to 500 000, a w sprawie Izby Dyscyplinarnej to 1 000 000. W związku z tym, jeżeli jeszcze ta rząd polski będzie się opierał z likwidacją kopalni Turów, a rząd czeski będzie stawiał zaporowe tutaj żądania wobec strony polskiej, no to może dojść do sytuacji, że wysokość tych kar przekroczy wartość kopalni w Turowie i elektrowni. No i wtedy cóż, strona polska będzie mogła z tym wszystkim zrobić. Ratel miodożerny. Witam szanownego pana. Z tej strony uzależniony od pańskich filmów oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy historia nie zatacza znowu koła i Niemcy po przejęciu europejskich gospodarek wezmą się za armię poszczególnych krajów i po połączeniu tego w jedną siłę znowu zechcą rzucić się na ruskich? W Niemczech przecież żyją ciągle ludzie, którzy do wojny doprowadzili, no ci to już chyba nie żyją, a jeśli już szczęśliwie nie żyją, to przecież wychowywali dzieci według własnych wartości. Pozdrawiam i życzę z całego serca. No wszystko jest możliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdyby z jakichś powodów załamało się strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie, bo według mojej ulubionej teorii spiskowej, dopóki strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie jest, no to w jakim celu Niemcy by miały uderzać na Rosję, albo w jakim celu Rosja miałaby uderzać na Niemcy, to kiedyś bez, że tak powiem, poważnych zniszczeń by się nie obyło. Taka wojna doprowadziłaby do straszliwych zniszczeń, a jak już zwróciła uwagę na to caryca Leonida w nieśmiertelnym poemacie Caryca i zwierciadło, niszczyć swą zdobycz, jaki smysł. No, więc tu myślę, że dopóki strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie istnieje, no to korzystniej dla obydwu strategicznych partnerów jest wspólnie zarządzać Europą, zwłaszcza żeby nikt nie naruszał, tak jak prezydent Obama w 2013 roku chciał, znaczy zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, no jak, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, a przy okazji Niemcy chciałyby z całą pewnością, to zresztą wielokrotnie dawały temu wyraz, chciałyby doprowadzić do utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Jest to pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. No i tak naprawdę te europejskie siły zbrojne, to właśnie o to chodzi w ich przypadku. Pan Bartek Larwa. Witam pana. Czy zimną wojnę wygrali jednak komuniści? Czytałem kiedyś wywiad ze szpiegiem KGB lub
kimś, kto za szpiega się podawał, w którym opowiadał on, że radziecki wywiad ma specjalną komórkę zajmującą się instalowaniem swoich ludzi w zachodnich uniwersytetach, świadku kulturalnym i ogólnie elitach Zachodu. Była to operacja długofalowa, mająca na celu zmianę myślenia ludzi. Patrząc na to, co się dzieje, chyba udana. Stąd moje pytanie, czy ZSRR, choć jako państwo tego nie doczekał, to jednak jego plan wypalił? No, z całą pewnością, moim zdaniem, w Ameryce w tej chwili przez Amerykę, podobnie jak przez zachodnią Europę, przewala się rewolucja komunistyczna, na co zresztą zwrócił uwagę nie kto inny, tylko prezydent Putin, wskazując, że Rosja tym wszystkim jakimś szaleństwom nie ulega. A dlaczego nie ulega? A dlatego, że już w postaci bolszewizmu miała szczepionkę i jest trochę odporniejsza, podobnie jak Chiny. Natomiast tamci żadnej szczepionki nie mieli, w związku z tym tam komunizm się szerzy jeszcze gwałtowniej niż COVID-19. No, czwarta międzynarodówka, której zwycięstwo zapowiadał Trocki, rzeczywiście przeprowadza swoje plany, bo ona mówiła o powszechnej rewolucji, a nie rewolucji komunistycznej w jednym kraju. Pan Przemysław Morańda. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Żaden polityk mnie tak nie drażni i irytuje, jak wszechwiedzący i mający najlepsze rozwiązanie na wszystko poseł Marcin Kierwiński. Czy ma pan jakąś wiedzę, skąd się wziął ten człowiek? Jakie są jego korzenie i pochodzenie? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i siły do nagrywania kolejnych wspaniałych cykli i cykieli. Nie, nie, nic nie wiem na temat pana Kierwińskiego. Wcale się nie dziwię, że on pana drażni. On mnie też drażni. Słyszałem tylko, że złośliwi zniekształcają jego nazwisko i nazywają go posłem Marcinem Kurwińskim. Nie wiem, czy to jest uzasadnione, taki epitet, no ale tak relata refero, tak rzeczywiście ci złośliwcy robią. Pan Andrzej Niemiec. Szanowny panie, co pan sądzi o panu Waldemarze Kuczyńskim, wielce czcigodnym oczywiście, jak to pan ma zwyczaj określać? Skąd się wziął ten towarzysz, jaka była jego entelechia? I drugie pytanie, skąd w polskich sądach ma takie znaczenie tak zwana linia orzecznictwa, skoro nasza europejska, czy inaczej kontynentalna kultura prawna nie opiera się na precedensach, lecz na swobodnej ocenie dowodów? No, pana Waldemara Kuczyńskiego to nawet znam. On był takim działaczem opozycyjnym, potem wyemigrował do Francji. Co tam robił, to dobrze nie wiem. No a stamtąd wrócił na ojczyzny łono i został doradcą doskonałym premiera Tadeusza Mazowieckiego. Nawet napisał o tym książkę pod tytułem Zwierzenia załusznika. Tu rzecz jest istotna w tym, że pan Waldemar Kuczyński jest człowiekiem bardzo niewielkiego wzrostu, podczas kiedy Tadeusz Mazowiecki był raczej wysoki. No i ja w związku z tym skomentowałem te Zwierzenia załusznika w ten sposób, że pan Waldemar Kuczyński nie mógł być załusznikiem właśnie z powodu tej dysproporcji. Nie mógł być załusznikiem premiera Mazowieckiego. Nawet nie wiem, czy mógłby być jego poplecznikiem. No, nie. Natomiast, no cóż, pan Kuczyński podobno pan Kuczyński nastręczył panu premierowi Mazowieckiemu Leszka Balcerowicza jako tutaj gospodarczego dyktatora. Nie wiem, czy to prawda, ale w każdym razie tak wieść gminna głosiła. Kto pana Kuczyńskiego nastręczył panu Mazowieckiemu na doradcę doskonałego, no to tu już tajemnica to wielka, nie wiemy tego. Natomiast co do linii orzecznictwa, no cóż,
Sądy są oczywiście niezawisłe, to jasne, ale dobrze jest czegoś się trzymać. I jak jest rozkaz, żeby tam wsadzić kogoś do lochu, no to niezawisłe sądy powinność swojej służby rozumieją i tam wsadzają do lochu kogo trzeba, a jak jest rozkaz, żeby za żadne skarby do lochu nikogo nie wsadzać, no to go tam nie wsadzą, jak na przykład tego pana jegomościa Piotra Najsztuba, który przejechał na pasach jakąś starszą panią, która rozwinęła nadmierną szybkość tam, podczas kiedy pan Piotr Najsztub jechał bardzo ostrożnie, co prawda nie miał prawa jazdy i tak dalej, no ale to nie ma rzeczy doskonałych. Natomiast ta pani wtargnęła na jezdnię na przejściu dla pieszych, no i słuszna kara ją spotkała, tak to niezawisłe sądy orzekają. Krótko mówiąc, proszę Państwa, jeszcze jedna może być przyczyna takiej wielkiej roli linii orzeczniczej. Otóż ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego już w wolnej Polsce prowadziła operację Temida, której celem był werbunek agentury właśnie w środowisku sędziowskim. Jaki rozmiar ta akcja przybrała, jakie osiągnięcia jej towarzyszyły, no to tego nie wiemy i się chyba nie dowiemy, bo to jest jedna z największych tajemnic państwowych, ale to rzuca pewne światło na rosnące znaczenie tak zwanej linii orzecznictwa. I tym spostrzeżeniem, proszę Państwa, kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do cykielu następnego.